Gmina Wierzchosławice podziękowała rolnikom za plony i trud włożony w ich pracę. Z tej okazji 15 sierpnia odbyły się tradycyjne dożynki. Tak, uroczystości dożynkowe to takie podziękowanie rolnikom za ich trud, za to, że możemy codziennie spożywać chleb dzięki właśnie rolnikom, ale też jest to w dzisiejszych czasach takie przypomnienie tej tradycji ludowej, kultywowanie tej tradycji, bo zaczynała powoli uciekać ta tradycja. Były czasy, że w Wierzchosławicach nie było dożynek, my te dożynki kultywujemy, wydaje mi się, że jest takie zapotrzebowanie, ludzie tego potrzebują, ale przede wszystkim ważne jest to, żeby pokazać tę ludowość, to przywiązanie do tradycji, szczególnie w gminie Wierzchosławice, z której wodzi się przecież najsłynniejszy chłop, premier, wójt Wincenty Witos. Jakby tworzenie wieńca to jest już cała sztuka, bowiem kłosy są zbierane jeszcze przed żniwami, kiedy one są rozwinięte, ale jeszcze nie zrzęte, plus zbieranie kwiatów. No ja nie jestem tutaj fachowcem, to już panie z koła gospodyń wiejskich na tym lepiej znają, ale też plecenie tych wieńców to też jest okazja do spotykania się, do integracji, bo taki wieniec robi się 2-3 tygodnie, więc panie naprawdę dzień po dniu, każde popołudnie spotykają się, więc myślę, że to również jest element budowania tożsamości i integracji społeczeństwa. No, tegoroczne dożynki są zupełnie wyjątkowe, bo w wyjątkowym czasie przychodzi nam je przeżywać. Chleb, który jest symbolem dożynek, dzisiaj ma wysoką cenę. I to myślę nie tylko o tym, ile trzeba za niego zapłacić, ale też jak bardzo może go brakować jesienią i zimą, jak wielu ludzi może być tego chleba pozbawionych. Warto pamiętać o tych, którzy dzisiaj za wschodnią granicą walczą o pokój, którzy też tego chleba może mieć nie będą. Więc wyrazy szacunku, które składamy dzisiaj rolnikom, są jednocześnie wyrazami takiej nadziei, że może uda się tak odwrócić losy Europy i świata, żeby ludzie nie głodowali, żeby tego chleba nie brakowało na niczyim stole. A w naszym kraju, żeby po prostu było nas stać na ten chleb, żeby gospodarze naszego państwa pamiętali o tym, że rolnik naprawdę daje z siebie wiele, ale trzeba mu stworzyć warunki do tego, żeby mógł pracować. Szanowni Państwo, rolnictwo to newralgiczna gałąź każdej gospodarki, tak również jest też w Polsce. Dziś obchodzimy święto dożynek w Wierzchosławicach, święto rolników. Dziękujemy im za to, że mamy co jeść, za to, że mamy co położyć na naszych stołach. Dziękujemy im za to, że jakość polskiej żywności jest najlepsza, że polska żywność jest najsmaczniejsza na całym świecie. Szanowni Państwo, w tych czasach trudnych bardzo dla nas, ponieważ na wschodzie Ukrainy, na Ukrainie toczy się wojna, właśnie rolnicy, sadownicy dbają o nasze bezpieczeństwo żywnościowe i dzisiaj spotykamy się w Wierzchosławicach właśnie po to, żeby im za to podziękować. Dożynki to jest podsumowanie bardzo trudnej pracy rolnika. Dzisiaj święto, więc po pierwsze trzeba podziękować za trud rolniczej pracy. Tegoroczne dożynki dla wielu rolników są okazją do pewnej refleksji, smutnej refleksji, dlatego że tegoroczne plony są okupione wysoką ceną nawozów, wysoką ceną paliwa. Inflacja, drożyzna doprowadziły do tego, że często efekt tej pracy, jeśli chodzi o wynik finansowy, jest bardzo niekorzystny dla rolników. Tak, Wierzchosławice, Wincenty Witos, tradycja. Takie jak są święta podziękowania rolnikom w gminie Wierzchosławice, to właściwie nie ma nigdzie, bo to jest jednak symbol. Sama osoba Wincentego Witosa pozwala na to, żeby to rolnictwo docenić i pokazać, jak ono jest ważne dla naszej gospodarki. W tym wypadku akurat dzisiaj tutaj świętujemy i nic nie pozostaje, tylko podziękować wszystkim, którzy są wokoło rolniczej działalności, bo też i pszczelarze, sadownicy, wiele, wiele grup, które nam służą, no i dają nam to pożywienie, które jest niezbędne. A tym bardziej w tej chwili, w dobie tej trudnej sytuacji wojennej, gdzie widzimy, jaka sytuacja jest ze zbożem w Ukrainie. Afryka może w tym roku głodować i to jest największy problem. Dlatego liczę, że te tegoroczne plony dla naszych rolników były udane
i będziemy mogli się również dzielić z innymi krajami tymi plonami. Starostami tegorocznych dożynek byli mieszkańcy wsi Sieciechowice. No cóż, dożynki to taki czas, kiedy no rolnicy się cieszą. Nie wiem, czy my tu jesteśmy akurat na dobrym miejscu, bo rolnikami to my nigdy nie byliśmy tak naprawdę, ale jesteśmy stąd. Jesteśmy od urodzenia na wsi, tutaj mieszkamy, tu wychowaliśmy się, wiemy jak wygląda ciężka praca. Potrafimy to docenić i chcielibyśmy, żeby inni też wiedzieli, żeby dzieciom pokazać, jak wygląda praca rolnika i co my z tego mamy, bo dzieci czasami myślą, że mleko to jest z Biedronki. No jesteśmy najmniejszą wioską w gminie. Jakoś 200 osób zameldowanych. Na wsi realnie dużo mniej, bo powjeżdżało dużo nam. Ale jesteśmy wioską prężną, ponieważ obydwoje, bo jesteśmy członkami w zarządzie wspólnoty gruntowej. Jednak 9,5 hektara krzaków, ale wchodzimy to. Powiedzmy, że rolnicy. Ale w tej wsi również działa koło gospodyń wiejskich. I tak wspólnie razem, maleńka wioska, ale coś się nam udaje robić. To nie tylko dożynki, nie tylko wieńce, ale jakieś oczności patriotyczne, czy no, doroczne święto Świętej Anny, połączone z piknikiem rodzinnym. Także razem, wspólnie tworzymy, coś usiłujemy zrobić. My mamy tak, pasztet z cukinii, chleby własnego wypieku ziarniste, zapiekanka z cukinii z mięskiem mielonym, ciasta, przetwory, musy owocowe, soki owocowe, pikle, chleb ze smalcem, napoje z miętą, z cytryną, z grejpfrutem, pizzerynki dla dzieciaków, ogórki kiszone i zapraszamy oczywiście. Za rok też będziemy. Dzisiaj na naszą uroczystość przygotowaliśmy leczo w wykonaniu pani Haliny Popieli, która jest teraz starościną. Gołąbki pani Marty, no i placki, które piekłyśmy, no to w sumie grupowo, prawda? Też upiekłyśmy własnoręcznie piękny chleb i smalczyk do tego, no i tak sobie po prostu to chcemy troszkę dorobić dookoła gospodyń i za te pieniążki mamy coś, wyjazdy na przykład na wycieczki. Ciasto pieczone, tradycyjne placki, smalec, chleb wiejski, dżemy, ze wszystkiego, co można było zrobić, nawet z grządki, marchewki, wszystko, co można było wziąć na dożynki do Wierzchosławic. Co zostajecie? Mamy muffinki, mamy drożdżóweczki, ciasteczka, mamy też paszteciki, teraz chlebuś ze smalczykiem i z ogóreczkiem, gołąbki, żurek i lemoniatkę. My prezentujemy pierogi ukraińskie z borówką i z kapustą. Bigos i co? Chleb ze smalcem, z dżemem wiejskim i ciasta, smakołyki, ciasteczka, arbuz do poczęstowania, takie prażynki dla dzieci i pomidorki do poczęstowania. Zwycięski wieniec wykonany został przez Koło Gospodyń Wiejskich Bogumiłowice. Tworzyło to Koło Gospodyń Wiejskich Bogumiłowice. Same zbierałyśmy wszystkie zboża tutaj z naszych pól, a później wiłyśmy z miłością, radością i, no, i tak jak widać, efekty są na widocznym wieńcu. Uwity jest ze wszystkich rodzajów zbóż. Wieniec zaprojektowałam ja, więc się nieskromnie przyznam. Natomiast konstrukcję wykonał pan Roman Witos. Jesteśmy mu za to ogromnie wdzięczne. A jeżeli chodzi o wyplatanie wieńca, to tworzyłyśmy go wszystkie razem. Było nas 14 osób. Wiłyśmy go przez ponad 2 tygodnie. Cieszymy się po prostu, może ze wzruszenia nie pozwalają mi więcej powiedzieć. Wydaje mi się, że bardzo się cieszymy. Jest to dla nas zaskoczenie, ponieważ wszystkie wieńce uważam są piękne, no ale skoro nasz został wyróżniony, to bardzo, bardzo się cieszymy. Bardzo dziękujemy, cieszymy się, tak jak mówię, jesteśmy ogromnie zaskoczone. Nie liczyłyśmy na nagrodę główną, chociażby z tego powodu, że wszystkie wieńce są naprawdę piękne. Gwiazdą wieczoru był Andrzej, który bawił licznie przybyłych mieszkańców gminy i okolicznych miejscowości.